Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci wszyscy, którzy głosowali na Bidena, wszyscy między innymi Polacy, no to nie zdają sobie sprawy, że oni są winni tej krwi tych niewinnych Ukraińców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Lenin miał tych swoich użytecznych idiotów w Ameryce, w Europie Zachodniej. No dzisiaj ciągle są użyteczni idioci w Ameryce i w Europie. Lenin mówił, że kapitaliści sprzedadzą sznur komunistom, no i komuniści ich powieszą na tym sznurze. No, głębsza prawda w tym sprzedawaniu tego sznura, no to jest to, że ten sznur, no to miał być sprzedawany w ramach wymiany gospodarczej, tak kupić taniej, sprzedać drożej, kupić tu taniej, sprzedać tam, także to miała być taka kapitalistyczna wymiana, no ale komuniści niestety są komunistami i zawsze, tak jak ten skorpion, który przebijał żabę, która go przewiozła na swoich własnych plecach, bo przepłynęła przez rzekę, no i później żaba się dziwiła, dlaczego on ją ukąsił, no a skorpion mówi, jestem skorpionem, no to robię to, co skorpion, no i to jest dokładnie to samo, co się stało z Chinami, no a teraz z Rosją. Nixon w latach 1970 zamierzał jakoś tak uspokoić, czy spowolnić, czy doprowadzić jakiegoś bardziej wielopartyjnego systemu w Chinach, zamiast jednopartyjnej partii komunistycznej, no to wprowadził ustanowił, że Chiny to są krajem rozwijającym się, no i zaczęli współpracować, no i kiedyś produkowali sześciopalczaste laleczki dla McDonald'sa i najróżniejsze badziewie, no a teraz produkują największą elektronikę, no i w zasadzie czyhają na to, żeby wyjść na Tajwan. No, jest to nieprawdopodobne, no, ale jest bardzo możliwe na Tajwanie. No, zrobi się tam inaczej. Tajwan może będzie walczył więcej. Ameryka Tajwanowi za dużo nie pomoże. Ameryka daje im tam broń, sprzedaje im broń, ale jednak ta cała sytuacja polityczna nie jest taka prosta, jakby się wydawało. Chińczycy po prostu po tym, co się stało na Ukrainie, zrobią przypuszczalnie coś takiego. No szczególnie, że tam będzie dużo kolaborantów, tam około 30-40%, no to jest za tymi komunistycznymi Chinami. Tam jest duża współpraca, no bo mówią tym samym językiem, używają tego samego alfabetu, no podobnego, no bo na Tajwanie, no to jest ten stary chiński, a w Chinach jest ten nowy chiński, zmodyfikowany, tak? Co to znaczy? No to znaczy, że jak w starym chińskim, no to było tych 15, 18, 20 różnych kresek, a w nowym chińskim było tylko 7 kresek. No, dlaczego było 17 czy 20 kresek? Dlatego, że niektóre określenia, no to potrzebowały 5 czy 6 kresek, na przykład rysunek człowieka pod drzewem, no to znaczy relaks, powiedzmy słońce i księżyc, no to znaczy, że coś jest bardzo oświetlonego, czyli takim błyszczącego, no i tak dalej, i tak dalej. Także oni mają dużo wspólnego. Kultura jest ta sama, tak? Bo Chiang Kai-shek musiał uciec na Tajwan w 1948 roku. No w Polsce też 1948 rok to były te walki z komunistami, w Chinach też były z komunistami, na Ukrainie no to Bandera też walczył z Polakami, no razem z Ruskimi, także to wszystko jest skomplikowane, no ale Putin wyszedł i mówi, że w zasadzie to jest jeden kraj, Kijów i Moskwa
to są jak bracia, no i mają w sumie podstawy do tego, żeby mówić, no bo jednak ten język, no to jest cyrylica, także to pochodzi od greckiego, no ale oni używają nie alfabetu łacińskiego, jak Polacy. I większość tych Ukraińców, no to jest prawosławna, czyli nie ma związku z Watykanem, tylko to kiedyś, no to co z Konstantynopolem chyba mieli wspólne. No są Słowianie, Putin gra na tą nutę kolaborantów. No i teraz biedni Ukraińcy są bombardowani, no ale wygląda na to, że się poddadzą, no bo co im zostanie? No będą ginęli przez następny tydzień, dwa, trzy. Co to pomoże? No nic nie pomoże. Nawet jeżeli się poddadzą za 3 tygodnie, no to będzie Rosja. Rosja raczej się nie wycofa, no bo zmusi. Będzie miała rząd marionetkowy, tak samo jak i Chińczycy na Tajwanie. Na Tajwanie przypuszczalnie nie będzie tam partyzantów, nie będą strzelać tam za rogu, czy w lasach, czy się ukrywać. No ale jeżeli by chcieli, no to w jednym i w drugim wypadku ci kolaboranci, czy ukraińscy, czy kolaboranci z Tajwanu po prostu zrobią ten Urząd Bezpieczeństwa, no i będą ścigać tak jak w Polsce te wszystkie brygady Świerczewskiego ścigały ludzi z AK, którzy się tam ukrywali, walczyli w czasie po II wojnie światowej, i to może być to samo. Dlatego na Ukrainie potrzebują wspólników. No ale to no to jest dalekosiężne. On to wszystko przemyślał i zrobił. No co się dzieje? No wszystko chodzi o pieniądze, tak? Także Zachód, Niemcy zachodnie szczególnie to sobie wyobrażały, że jakoś tak spacyfikują Rosję i komunistów, dlatego że się sami uzależnią od ropy rosyjskiej. To jak dadzą pieniądze Rosjanom, no to Rosjanie będą troszeczkę bardziej roztropnie rozporządzać tymi pieniędzmi. Na wypadku Rosji, w wypadku Chin, te wszystkie pieniądze, które były, no to Chińczycy i Ruscy pompowali w wojsko. I Ruscy i Chińczycy po prostu mają nieprawdopodobne wojsko. Chiny mają pod względem ilości okrętów wojennych, no to mają tą samą liczbę. No nie, jakościowo i tonażowo, no to nie mają, no ale mają myśliwce, mają bombowce, robią najróżniejsze rzeczy dla wojska, dla przemysłu cywilnego, no ale to wszystko jest bardzo blisko, te wszystkie bombowce w Ameryce, które były używane w czasie II wojny światowej, no to wyjęli po II wojnie światowej po prostu te karabiny maszynowe i te drzwi do rzucania bomb, zainstalowali siedzenia, no i zrobiło się przemysł lotniczy. W Chinach jest to samo. Byli w stanie kupić te maszyny, tokarki najróżniejsze, komputerowe. No i są w stanie produkować łodzie podwodne, krążowniki, najróżniejsze rzeczy, no i myśliwce. To jest skomplikowana rzecz. Także pieniądze z Zachodu i z Ameryki miały uspokoić Chińczyków i miały uspokoić Rosjan, no i nie za bardzo uspokoiły. Także to jednak Lenin miał rację. Ten sznur jest zarzucany na szyję ludziom, którzy myśleli biznesowo. No, naiwny idiota Lenina, no to jest coś innego, tak? Naiwny idiota Lenina, no to z reguły są akademicy, profesorowie, ludzie teoretycy, którzy mają dobrą pensję, bo żyją z budżetówki, czyli na jakichś uczelniach państwowych, mają swoją pensję i mają tą swoją teorię. No a teoria jest w sumie taka, że w Ameryce teraz proponują, żeby zanosić kwiaty i śpiewać jakieś pieśni
miłosne dla Putina, a Putin po prostu daje wszczękę, no i tak to się wszystko kończy. Energia, jak wspomniałem, doprowadziła do tego, że Niemcy się uzależnili, no głupotę zrobili, że zamknęli tą swoją energię jądrową. Walczą z Polską, z tym węglem, u siebie jeszcze tam wydobywają, no ale Ameryka mogłaby pomóc. Ameryka mogłaby pomóc, sprzedając ten tak zwany płynny gaz naturalny. No ale Biden, gamoń, pierwszego dnia, co przyszedł do władzy, 17 stycznia 2020, tego pierwszego roku. Pierwsze, co zrobił, no to zamknął rurociąg w Ameryce, ten tak zwany Keystone, który miał przeprowadzać tą ropę z północy, tam od strony Kanady na południe do Zatoki Meksykańskiej. No tutaj też jest ciekawa sprawa, dlaczego do Zatoki Meksykańskiej? No bo w Zatoce Meksykańskiej są Stany prowadzone przez Republikanów. W Stanach prowadzonych przez Republikanów nie ma wariatów, którzy blokują tą energię taką kopalnianą. Te wszystkie wschodnie wybrzeże amerykańskie, no to są stany socjalistyczne, to są stany demokratów. No i tam nie ma, tam nie może być rurociągów, no bo demokraci to wszystko blokują. Także jest tam sporo tych użytecznych idiotów. No i Biden zablokował ten Keystone. Około 25 tysięcy ludzi straciło pracę bezpośrednio. Pośrednio no to straciło nas trzy razy więcej, czyli tak 100-120 tysięcy ludzi straciło pracę. No i w pierwszym tygodniu, który zrobił, no to odwołał ten blokadę północnego strumienia 2, którą Trump zarządził. No i teraz ruscy kanclerz Olaf Scholz starał się wyeliminować tą blokadę drugi raz tego północnego strumienia 2, no ale po tym wejściu, no to troszeczkę zaczął inaczej śpiewać, no ale Niemcy są uzależnieni. Niemcy mają 40% od tego, przepraszam, 40%, także Putin wie co robić, no i się nie zdecydują. Cała ta energia, tak się uzależnili. W Ameryce za Trumpa, no to wydobycie było bardzo potężne, bo to wykombinowali te łupkowe wydobywanie, także tam wiercą na najróżniejsze głębokie takie studnie, tam wypełniają je jakimiś piaskami, nie piaskami, wpuszczają jakieś czynniki chemiczne. No część ludzi mówi, że to jest trujące i niebezpieczne i tak dalej, no ale to są takie głębokości, że to, no, jakaś cena musi być, tak? No nie wrócimy do lepianek, nie wrócimy do koni. Także, że te przez te wydobywanie łupkowe, no to są nieprawdopodobne ilości. No i wtedy to można zrobić z tego płyn i sprzedawać. No, akurat ciekawa sprawa jest, że w Europie ten amerykański gaz płynny, no to jest 8 razy droższy niż w Ameryce. W Ameryce jest strasznie tani, no, ale tylko transport jest drogi. No ale to się przypuszczalnie może zmienić. Australia też eksportuje nieprawdopodobne ilości tego gazu płynnego. Katar eksportuje, także jest gdzie kupić, tyle tylko, że Europa musi się zadeklarować, czy zainwestować dodatkowo jeszcze, żeby mieć te porty przeładunkowe. No i muszą się przestać być zależni od ruskich, to uzależnienie, no to zależy właśnie od polityków. Politycy
chcieli tego i to właśnie osiągnęli. Ale teraz taka idiotyzm jest taki, że stawiają jeszcze bardziej na tą zieloną energię, jeszcze bardziej stawiają na te panele słoneczne i na energię wieczną i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest wielka pomyłka, to za szybko się zrobiło. W Ameryce Clintonowa, no to mówiła w zasadzie, wszyscy ci górnicy, no to po prostu powinni albo szybciej umrzeć, albo po prostu przekwalifikować się na to, żeby zostać fryzjerami. No to wszystko za szybko poszło. Każdy rozumie, że to można iść jakoś tak bezpiecznie w kierunku tej zieleńszej energii, no ale to nie powinno być tak szybko. To powinno to zająć 10, 20, 30 lat, to nie powinno być tak wszystko ambitne. No teraz nawet z tymi elektrycznymi samochodami to nie ma miejsc do ładowania, nie ma generatorów do ładowania, także to wszystko działa. No a Ukraina została napadnięta i teraz nikim nie pomoże, dlatego że wszyscy się boją. Amerykanie krzyczą, że będą te przelewy bankowe zamykać, blokować te najróżniejsze kody, które są potrzebne. No i to też dla Ameryki może się nieprzyjemnie skończyć, no bo jeżeli Ruscy dogadają się z Chinami, że będą mieli w jednej walucie, powiedzmy w juanach czy w rublach, no w rublach to chyba nie, bo tam rubel to spadł ze 40% w stosunku do dolara, no ale jeżeli oni będą ustaliliby wymianę rubli do juana, powiedzmy tam, no nie wiem, jaka jest, ile tam rubli jest na dolara, ale tych juanów, no to jest chyba 6 czy 7 na jednego dolara, no i ta stawka jest utrzymywana już od ładnych kilkunastu lat sztucznie, to działa dla Chińczyków, no bo oni mogą drogo eksportować, tanio importować, to im to bardzo pasuje. No ale to wtedy ta wymiana dolarowa, która tam świat się zgodził, no to chyba było tam w Bretton Woods, no to jest taki hotel w New Hampshire na wschodzie Ameryki. To było w 1948 roku. No i ten priorytet dolara, ta wymiana dolara może po prostu paść. I to może paść. I to będzie też koszt tej Ukrainy. Także, że nikt nie podskoczy. Biedni Ukraińcy w Białymstoku, 20 tysięcy ludzi z Ukrainy jest. Przez następne dni, następne będą dziesiątki tysięcy. Chyba się poddadzą po prostu i będą czekali na naturalną kolej rzeczy. Przez pewien moment będą przypuszczalnie walczyć, przez pewien moment ludzie będą zabijać tych żołnierzy rosyjskich chodzących po ulicy w czasie tej okupacji. Ale prędzej czy później, jak będzie rząd marionetkowy, no to wszystkich ich wyłapią. No Putin mówił o faszystach, ale chyba jemu chodzi o cały ten, o tą prezydenturę tego człowieka, który grał prezydenta przez parę lat w serialu telewizyjnym, a później został wybrany na prezydenta państwa. No to jest troszeczkę takie, ludzie się czasem drapią po głowie, no ale no, państwo jest państwo, niezależne, może robić co chce. No biedni Ukraińcy powiedzieli, że chcą wstąpić do NATO od jutra, no, a NATO powiedziało, że od jutra no to nie wstąpią, może za jakiś czas. No i tyle. No. Ukraina została odstawiona do odstrzału energią. Można jedynie załatwić Putina energią, tańszą energią, a teraz ta wojna doprowadziła do tego, że baryłka ropy kosztuje $100.
Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie dla normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. To wy jesteście odpowiedzialni za to, że był Afganistan, a dzisiaj jest Ukraina.